Podcast Geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniu, w którym doszło do tragedii w Przewodowie, w którym rakieta spadła na tę miejscowość w powiecie chrubieszowskim, w wyniku czego zginęło dwóch Polaków, doszło do, do ważnego incydentu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo informacyjne Polski. W tym samym dniu rosyjscy internauci, znani jako Wowan i Lexus, czyli Władimir Kuzniecow i... Aleksiej Stolarow, dodzwonili się do prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Kilkuminutowe nagranie tej rozmowy zostało opublikowane w serwisie YouTube. No i z tego nagrania wynika, że prezydent Polski był przekonany, że rozmawia z prezydentem Francji. Doszło do bardzo poważnego naruszenia, no można powiedzieć, bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej i trudno nawet sobie wyobrazić sytuację, w której mogłoby chodzić o jakąś prowokację realną w dobie wojny. A nie tylko o pewien żart, o pewien żart internetowy. No, z tego nagrania wynika, szanowni państwo, że w trakcie rozmowy pan prezydent Andrzej Duda streścił stan ówczesnej wiedzy polskich służb na temat tragedii w przewodowie. No, coś nieprawdopodobnego. W, w, w tym zakresie mówił o tym, że rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełęskim, że zapewniał go, iż ta rakieta, która spadła na terytorium Polski, na pewno nie była ukraińska. Na pewno nie była ukraińska. Prezydent Duda zaznaczył, że rakieta była produkcji rosyjskiej, że obie strony tej wojny na Ukrainie będą się e, używają takich pocisków i będą się tak naprawdę wzajemnie oskarżać o spowodowanie tej, tej tragedii. Na tym nagraniu słychać także jak. Prezydent Prezydent zapewni, prezydent Polski zapewnia, że w całej sprawie zachowuje daleko posuniętą ostrożność i że nie chce wojny i że nie chce wojny z Rosją. To akurat w porządku, że prezydent Polski nie chce wojny, nie chce iść na wojnę, oby tak było. Natomiast fakt, że z tych informacji, które również podała Kancelaria Prezydenta RP, że po eksplozji rakiety w przewodowie, w, w czasie tych trwających łączeń z prezydentami, z głowami państw, z, z szefami rządów, doszło do połączenia w ogóle z osobą, która podawała się za Emmanuela Macrona, prezydenta Francji, no jest absolutnie skandaliczne, absolutnie nie do, nie do obrony, jeśli chodzi o bezpieczeństwo przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej. Ja przypomnę tylko, że to już nie jest pierwszy raz, kiedy Wowan i Lexus dodzwaniają się do do prezydenta Dudy, bo pierwszy raz to było w roku 2020, kiedy prezydent Duda przez 11 minut rozmawiał z mężczyzną, który podawał się za Antonio Guterresa, za sekretarza generalnego ONZ. Teraz rozmowa trwała nieco ponad 7, 7 minut. No i rzeczywiście to bardzo, ale to bardzo źle świadczy o zabezpieczeniu polskiej cyberprzestrzeni, o bezpieczeństwie, o przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej, kiedy tak łatwo jest tak naprawdę połączyć się z głową państwa polskiego, wyciągnąć od niej istotne, ważne, krytyczne informacje, a także próbować wpłynąć być może na, na, na postępowanie, czy na jakieś, na jakieś zachowanie polskiego prezydenta, polskiej głowy głowy państwa. I absolutnie te zapewnienia o tym. Tym, że będzie to wyjaśniane, i tak dalej, i tak dalej, to w żaden sposób nie może dzisiaj nas uspokajać, zwłaszcza po tej ogromnej afery, aferze z wyciekiem, z wyciekiem maili z skrzynki pocztowej pana, pana Dworczyka. No to absolutnie nie może być tak, że państwo, państwo polskie jest w tak słaby sposób broniony, jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń, jeżeli chodzi o infrastrukturę teleinformatyczną, jeżeli chodzi o szeroko pojęte bezpieczeństwo przestrzeni informacyjnej i tutaj mówiąc trochę półżartem, ale więcej serio, myślę, że warto aby Tacy funkcjonariusze publiczni jak pan Stanisław Żaryn, który jest przecież sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zastępcą ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, pełnomocnikiem rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP, mniej czasu spędzali na Twitterze, mniej czasu poświęcali na wymyślanie sobie różnych wyimaginowanych wrogów, a więcej czasu po prostu poświęcali na realny nadzór nad służbami specjalnymi, nad nadzorem, nad cyberprzestrzenią, nad. Troską o polskie bezpieczeństwo informacyjne. Dziękuję Państwu za uwagę.